1 kwietnia wspominamy błogosławionego Józefa Girotti, prezbitera i męczennika. Józef urodził się 19 lipca 1905 roku w Albie we włoskim Piemoncie. Pochodził z ubogiej rodziny. W wieku 7 lat przyjął pierwszą komunię świętą i sakrament bierzmowania. Kazanie wygłoszone wtedy przez pewnego kapłana z zakonu ojców dominikanów tak go poruszyło, że Józef zapragnął należeć do tego samego zgromadzenia. Miał dopiero 13 lat, gdy wstąpił do klasztoru dominikańskiego w Chieri koło Turynu. Był zdolnym, radosnym uczniem. Po ukończeniu studiów i formacji w wieku 25 lat, 3 sierpnia 1930 roku został wyświęcony na kapłana w Chieri. Przełożeni, widząc jego zdolności i umiłowanie Pisma Świętego, umożliwili mu kontynuowanie nauki na Uniwersytecie Angelicum w Rzymie, a następnie w École Biblique w Jerozolimie, gdzie był uczniem sługi Bożego ojca Marii Józefa Lagrange. Studia ukończył w 1934 roku. Następnie został wykładowcą w Dominikańskim Instytucie Teologicznym w Turynie. W swoich badaniach Józef koncentrował się na księgach mądrościowych i na księdze Izajasza. Publikował komentarze do nich. Równocześnie chętnie pełnił posługę kapłańską wśród ubogich i prostych ludzi, szczególnie w hospicjum znajdującym się w pobliżu klasztoru. Mówił o sobie: wszystko co robię, robię tylko dla miłości. Józef nie ukrywał swojego sprzeciwu wobec włoskich władz faszystowskich. Popadł też w konflikt z władzami zakonnymi. Zakazano mu prowadzenia działalności naukowej. Wtedy postanowił zaangażować się w pomoc Żydom. Zaprzyjaźnił się z nimi w czasie studiów w Jerozolimie. Nazywał ich nosicielami Słowa Bożego i wielkimi braćmi. W czasie prześladowań ukrywał ich w bezpiecznych kryjówkach, zdobywał dla nich fałszywe dokumenty, umożliwiał opuszczenie kraju, ratował życie. 29 sierpnia 1944 roku został aresztowany za swoją działalność antyfaszystowską. Józefa zdradził szpieg, który poprosił go o pomoc, udając rannego partyzanta. Mimo usilnych starań przełożonego, nie został uwolniony, ale osadzony w więzieniu w Mediolanie, a ostatecznie w obozie koncentracyjnym Dachau. Ciężka praca i nieludzkie warunki życia nadszarpnęły jego zdrowie. Umieszczono go w końcu w obozowym szpitalu. Do końca życia pomagał współwięźniom, pocieszał ich i umacniał na duchu. Nazywano go nosicielem Słowa Bożego. Zmarł prawdopodobnie dobity zastrzykiem z benzyny w niedzielę wielkanocną 1 kwietnia 1945 roku, 4 tygodnie przed wyzwoleniem obozu przez Amerykanów. Józef nie miał jeszcze 40 lat. Na jego pryczy współtowarzysze napisali: tu spał święty Józef Girotti. Został beatyfikowany 26 kwietnia 2014 roku. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika błogosławionego Józefa, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.